Dzisiaj, z racji tego naszego święta, które aktualnie przeżywamy, będziemy mówili o życiu wiecznym. Wszak to jeden z sekretów długowieczności tak naprawdę. Co prawda niektórzy nie wierzą w to, że podlegają jakimś większym prawom, ale warto się przyjrzeć temu zagadnieniu. I tak pokrótce sobie przybliżymy może tak chronologicznie, jak to wyglądało w takim ogólnym ujęciu, jeżeli chodzi o podejście ludzi do tematu tego, co się dzieje z człowiekiem po opuszczeniu ciała fizycznego. Temat nie jest tak naprawdę nowy ani świeży, bo jak ludzkość ludzkością, każdy kiedyś na jakimś etapie swojego życia zastanawiał się nad tym, co dalej. Przeważnie takim pierwszym momentem to jest sytuacja, kiedy jesteśmy świadkami cudzej śmierci, wtedy kiedy jesteśmy obecni na pogrzebie jakiejś osoby. Pierwotnie w naszej kulturze zaczęto dosyć mocno mówić na temat właśnie tego, co się dzieje, że jest coś więcej, kiedy ukazała się na rynku książka Życie po życiu. Jest też polskie wydanie, Polskie życie po życiu, napisane pod redakcją redaktora naczelnego Nieznanego Świata, pana Rymuszki. Warto do tej książki też sięgnąć, dlatego że autor tam nie sili się na jakieś własne wnioski, tylko podaje konkretne sytuacje, konkretne przeżycia konkretnych osób, na bazie czego można sobie, że tak powiem, dośpiewać resztę. Życie po życiu napisane zostało, autor mi teraz uciekł z głowy, tę książkę miałem kiedyś, ale jak to z książkami bywa, nie wróciła do mnie. W każdym bądź razie jeden z amerykańskich psychologów, który robił badania pacjentom i wprowadzał ich poprzez hipnozę w tak zwany stan regresji, któregoś razu się bardzo zdziwił, bo jedna z pacjentek zaczęła mówić do niego w języku dla niego w ogóle niezrozumiałym. Nagrał całe to zdarzenie, no i szukał później fachowca, który mógłby zrozumieć te słowa, który mógłby odczytać treści zawarte w nich. Szukając, trafił do Europy, do Francji, i tam okazało się, że na uniwersytecie znalazł człowieka, który był w stanie zrozumieć to, co mówiła jego pacjentka. Była to starofrancuszczyzna, gdzie we Francji bodajże parę osób tylko potrafiło w tym języku się porozumiewać. Jeżeli chodzi o różnicę, to nie można tego porównywać na przykład do staropolskiego języka. Dzisiaj, powiedzmy sobie to uczciwie, bylibyśmy w stanie się prawie dogadać z Polakiem, który żył, powiedzmy sobie, w średniowieczu. We Francji jest to niemożliwe. Ten język tak ewoluował, tak się zmienił, że praktycznie rzecz biorąc to już są zupełnie inne języki. Także, co było zaskakujące w tym całym zdarzeniu, to to, że skąd u Amerykanki, która na co dzień była panią sprzątającą, jak to się w Polsce mówi, konserwatorem powierzchni płaskich, znajomość gdzieś tam głęboko ukryta w podświadomości, znajomość języka, którym na świecie na dzień dzisiejszy mało kto się posługuje. I takich przygód, takich zdarzeń, takich dowodów na to, że coś się jednak dzieje, było więcej w doświadczeniach autora książki Życie po życiu. Opisał to i wysnuł taką teorię, że tak naprawdę, skoro żyjemy teraz, to żyliśmy kiedyś tam. Tym bardziej, że na przykładzie, tak jak tutaj mówimy, tej kobiety, ona żyła w czasach średniowiecza na dworze jakiegoś króla francuskiego i stąd płynna znajomość tego języka, opisywała dokładnie ze szczegółami pewne zdarzenia, które miały miejsce podczas jej życia, które później potwierdziły się w faktach historycznych. Nie czarujmy się, mało kto czyta takie książki, które mogłyby, że tak powiem, stanowić pewnego rodzaju ukrytą wiedzę wykorzystaną w takiej, a nie innej to sytuacji. W
każdym bądź razie jest to taki dowód, można powiedzieć, nie bezpośredni, ale pośredni, na to, że jednak nie umieramy, że coś się dzieje z naszym, z nami. My bardzo często potrafimy i utożsamiamy się z naszym ciałem fizycznym. I to jest chyba duży błąd. Nasze ego, które lubi się podpierać, nasz umysł, który jest bardzo racjonalny, powoduje to, że tak naprawdę utożsamiamy się z naszym ciałem, że uważamy, że ciało to my. Ale nawet jak popatrzymy sobie w naszym języku na nasze źródło słów, to zastanówcie się Państwo. Przecież nie mówimy ja to ręka moja, tak? Tylko mówimy moja ręka, mówimy moja noga, moje serce, moja głowa. Można się tak w tym momencie zacząć zastanawiać, wymieniając poszczególne części ciała, to gdzie tak naprawdę jestem ja? To kim tak naprawdę jestem ja? Jeżeli to, co mam, to jest moje. No i tutaj każdy tak naprawdę powinien sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Ja zawsze mówię, że ilu ludzi, tyle religii, a każdemu wedle wiary jego. W każdym bądź razie popatrzmy teraz, jak to się dzieje, jak to jest akceptowane tak społecznie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rozwój pewnej myśli w kierunku budowania świadomości tego, co się dzieje po opuszczeniu ciała fizycznego, czyli po śmierci ciała fizycznego. Mi bardzo osobiście podoba się pewne powiedzenie hinduskie, którego używają krysznowcy, mówiąc, że czym koszula dla ciała, tym ciało dla ducha. Kiedyś był taki moment w moim życiu, kiedy szukałem odpowiedzi na wiele, wiele pytań. Dosyć często chodziłem na spotkania z krysznowcami i to, co mi się bardzo podobało u nich, to to, że przemawiali takimi przypowieściami i porównaniami. Wyobraźcie sobie Państwo, że jak byliście małymi dziećmi, mieliście jakieś ulubioną garderobę, nie wiem, może to były buty, może to były jakieś spodnie u dziewczynek, może jakaś sukienka, bluzka, taka, w której lubiliście chodzić na co dzień. Mamy taką tendencję, że są pewne części naszego ubioru, które mamy takie ulubione, w których jakbyśmy mogli, to byśmy chodzili codziennie. No ale zważywszy na to, że małe dziecko jednak rozwija się, że fizycznie rośnie, to z czasem wyrastamy z tych ubranek. No i siłą rzeczy, nawet jak nie zniszczyliśmy tego ubrania, to trzeba było je odrzucić na bok. Dlatego warto zastanowić się nad tym, czym jest nasze ciało fizyczne. I hindusi właśnie dlatego mówią, że czym koszula dla ciała, tym ciało dla ducha. Dlatego nieraz już w programach pozwoliłem sobie użyć takiego określenia, że nasze ciało jest świątynią ducha i tak naprawdę ten siódmy dzień powinniśmy poświęcić na to, by zadbać o tą świątynię, na to, by pouprawiać jakiś sport, to nie musi być jakiś zawodowy sport, na to, by się ruszyć, na to, by poprawić krążenie w tym ciele, tak? Bo im dłużej będzie to ciało służyło, tym dłużej poprzez nie będziemy mogli manifestować w tej rzeczywistości naszą drogę, realizować swoje marzenia, wnosić jakiś wkład w tą rzeczywistość, wnosić tą wartość dodaną ponad to, co zostało nam już i tak dane. A jakże wielu ludzi nie potrafi nawet być wdzięcznymi za to, co dostali, a dostali tak, uwierzcie mi, naprawdę wiele. O tym będziemy sobie dzisiaj też troszeczkę rozmawiali w kontekście różnych odniesień, różnych kultur i tego, jak różnie postrzega się różnego rodzaju, że tak powiem, rzeczywistości, tudzież wymiary, do których trafiamy po opuszczeniu ciała fizycznego. A dlaczego trafiamy tam, a nigdzie indziej? Właśnie wcześniej już powiedzieliśmy sobie troszeczkę, wszystko zależy od naszego poziomu świadomości. I tak jak już nieraz Państwu mówiłem, że bogactwo, że zdrowie to jest stan ducha, nie stan posiadania, tak samo to, co się dzieje z nami później, to jest właśnie stan ducha. To jest nasza świadomość, to jest nasza podświadomość, to jest ta suma tych wszystkich naszych doświadczeń i tych naszych wniosków, tej naszej świadomości, którą zbudowaliśmy na bazie tych wszystkich doświadczeń. I to możemy nazywać bardzo różnie, w zależności od kręgu kultury, w jakiej przebywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie
Książka Życie po życiu, no, w pewien sposób można powiedzieć, intelektualnie udowodniła, że no, co jakiś czas pojawiamy się na tej planecie, że co jakiś czas wracamy tutaj. Tylko jakiś sens, tak, tych powrotów i przerabiania pewnych lekcji. Hindusi i krysznowcy mówią coś takiego, że jeżeli w drodze do doskonałości, w drodze do Boga poznałeś, jak zwał, tak zwał, tak? Powiedzmy, że to będzie ten rdzeń w myśl hiperfizyki. Mi chodzi o to, drodzy Państwo, dzisiaj zwłaszcza proszę, żebyście słuchali mnie sercem, po to, żebyście no, uruchomili tą inteligencję serca, po to, żebyście wyciągnęli z tego własne wnioski. Ja tutaj wcale nie aspiruję na domorosłego misjonarza, który ma jakąś tam, że tak powiem, narzuca jakąś wiedzę. Po prostu staram się tylko was pobudzić do myślenia i poddać pod wątpliwość wszelkiego rodzaju stwierdzenia, bo tak naprawdę nie ma reguł. To my sami je tworzymy i w zależności od tego, jaka grupa ludzi tworzy daną regułę, to później sama ją realizuje. Świadomość ma tutaj ogromne znaczenie, ale to też jest potrzebne w drodze ku doskonałości, w drodze ku zrozumieniu pewnych procesów. I dlatego ważnym jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę sami jesteśmy kreatorami tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Że to, co się dzieje na zewnątrz nas, jest pewnego rodzaju personifikacją, takim ufizycznieniem, zamanifestowaniem się fizycznym tego, co jest w nas samych. I teraz, jeżeli wracamy do książki Życie po życiu, no to powiedzmy sobie, ktoś żył w starożytności, ktoś później po jakimś czasie w czasach średniowiecza, po jakimś czasie w czasach, powiedzmy sobie, nowożytnych. Ale to wcale nie jest regułą. To nie jest tak, że to tak musi być. Prawo karmy, prawo reinkarnacji, ono istnieje, ale to nie znaczy, że dotyczy wszystkich. Są pewne szkoły, które mówią, jak to ominąć, jak to rozwinąć. Prawda jest jedna. Ja bym chciał, żebyście Państwo z tego dzisiejszego programu wynieśli jedną rzecz, że istniejemy wiecznie. A od tego, jak prowadzimy ten nasz swój rozwój, zależy jakość tego istnienia. I miejsce, w którym przebywamy, jest wprost proporcjonalne, bym powiedział, bezpośrednio uzależnione od poziomu świadomości, w jakim się znajdujemy. I to jest to, co bym powiedział w odniesieniu do tego, o czym mówił jeden z wykładowców, tak go nazwijmy, na spotkaniach z krysznowcami. Zresztą oni się zmieniali i opowiadali bardzo, bardzo ciekawe historie. Nie wiem, czy ja już Państwu mówiłem o takiej historii, ale może o niej wrócimy w momencie, kiedy będziemy mówili o tych elementach kulturowych Dalekiego Wschodu. Na razie jesteśmy tutaj w naszej kulturze, życie po życiu. No i zaczęto się zastanawiać na temat tego, no jak to jest, tak? Żyłem kiedyś, tak? Żyję teraz. Taka mała dygresja, bo tutaj mamy w tle książkę Bruce'a Moena, Podróże do życia po śmierci. To jest bodajże pierwsza książka na polskim rynku, która się ukazała, w której on pokazuje mapę Ziemi Nieznanej, czyli tą rzeczywistość, do której trafiamy po opuszczeniu ciała fizycznego i bardzo plastycznie pokazuje pewnego rodzaju, że tak powiem, miejsca, przez które przechodzimy. I są tacy, którzy, że tak powiem, w tych miejscach trwią bardzo, bardzo długo, bo im tam pasuje, ale są tacy, którzy idą dalej, tak, prędzej czy później. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy podróżnikami. I pytanie, czy w jakim tempie tą podróż odbywamy. Nic nie dzieje się wbrew naszej woli. To musimy sobie zdać z tego sprawę, że my z jakichś powodów akceptujemy na danym etapie naszego rozwoju dany stan i mamy coś do przerobienia. Jeden to przerabia krócej, drugi to przerabia dłużej. I każdy ma do tego prawo. Nie możemy się bawić tutaj w tym momencie w jakąś taką ocenę i narzucania komuś, że jak mi tutaj dobrze, to ty też tutaj musisz siedzieć, bo jak mi dobrze, to i tobie też musi być dobrze. No nie do końca tak jest, a na pewno tak nie jest. Tutaj uszanowanie cudzej woli ma ogromne znaczenie. Oczywiście w pewnych ramach, w których funkcjonujemy w danej rzeczywistości. W każdym bądź razie Bruce Moen wraz z grupą osób o podobnym poziomie świadomości, no, wychodząc poza ciało fizyczne, on ma akurat taki dar spontanicznego opuszczenia ciała fizycznego. Tą zdolność można sobie w pewien sposób wyćwiczyć.
W każdym bądź razie opisuje, tak, no w miarę, na tyle, na ile to jest możliwe, takim no, ułomnym językiem ludzkim te rzeczywistości. Zresztą pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy, że Bruce Moen nie jest jedynym, który opisywał tą rzeczywistość. I teraz w zależności od tego, kto i jak to opisywał, w zależności od tego, jaki miał poziom percepcji, jakich określeń używał, to tak to jest naświetlone. Tu trzeba brać na to pewną poprawkę i zrozumieć jedną rzecz, że nasza świadomość to są takie filtry, to są takie okulary, poprzez które patrzymy na coś i kiedy to widzimy to w takiej postaci, w jakiej to jest dla nas zrozumiałe. To trzeba sobie też uzmysłowić w pewien sposób. To jest to, że nie ma jednej drogi, tak? Że każdy idzie tą swoją własną drogą. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o to, to są osoby, które na przykład żyły w starożytnym, jak przykład Egipcie, które powiedzmy sobie odeszły z rzeczywistości ziemskiej w jakichś tam traumatycznych okolicznościach, nie zdające sobie sprawy, albo nie wierzące, wówczas bardzo mocno wierzono w życie inne aniżeli to ziemskie, ale załóżmy była to osoba, która poddawała w bardzo wielką wątpliwość i taka osoba, która nie wierzy w coś takiego, a wierzy jedynie w życie fizyczne, no nic się nie dzieje wbrew jej woli, ona będzie zawieszona między jedną rzeczywistością a drugą. Dlatego Bruce Moen nieraz miał kontakt z takimi istotami, zawieszonymi tak jakby między różnymi płaszczyznami, zawieszonymi między różnymi rzeczywistościami. I on takie osoby przeprowadza. On nazywa to pozyskiwaniami, tak? To jest kwestia też wejścia w świat tej osoby, pokazania, wejścia w jej poziom percepcji i przedstawienia jej pewnych okoliczności w taki sposób, które dla niej będą do zaakceptowania. Podobnie jest na przykład z osobami, które zginęły w traumatyczny sposób w World Trade Center, które nieświadome tego, co się z nimi działo, a przywiązane do życia materialnego, mogą dalej funkcjonować w zawieszeniu między rzeczywistościami. I tutaj bardzo prosto mamy już do wytłumaczenia pewnego rodzaju sytuacji zwanych nawiedzonymi domami, pewnych opętań, nieopętań. To są pewne dusze, używając tego określenia, tak, ale zrozumiałego w naszym kręgu kulturowym, które szukają pewnego rodzaju pomocy. Już coraz więcej pokazuje się różnych filmów w tym temacie, które pokazują pewnego rodzaju zależności, tak. Pierwszym takim sławnym filmem był film Uwierz w ducha z Patrickiem Swayze, prawda? Miał coś do załatwienia. I to go trzymało między jedną rzeczywistością a drugą, bo wiedział, że tak mocno to jest, że tak powiem, że ono to musi zadbać, tak? Bo jak on tego nie zrobi, to nie zadba, nikt inny tego nie odkryje. I bardzo często się zdarzało na przykład, że osoba, polecam Państwu ostatni Nieznany Świat, ja nie będę teraz tutaj cytował pewnych rzeczy, opisywał, ale na przykład w wypadku samochodowym ginie kobieta, jechała z dzieckiem, no ona zginęła w wypadku, ale dziecko przeżyło, z tym, że samochód wpadł do rowu w takim miejscu, gdzie przez parę dni po prostu nikt nie zaglądał. Ona tak mocno jej zależało na tym, żeby ktoś uratował to dziecko, że przyjęła postać fizyczną kobiety leżącej na asfalcie i przejeżdżający motocyklista zatrzymał się, zdziwiony tą całą sytuacją, no zaczął szukać kobiety, no i znalazł samochód, w samochodzie dziecko. Dzięki temu to dziecko przeżyło. To jest kwestia pewnego rodzaju też i siły woli, tak? To, o czym rozmawialiśmy, że myśl jest energią. Zobaczcie, drodzy Państwo, osoba, która fizycznie nie mogła już poruszać się w świecie fizycznym, ale jej mocne pragnienie spowodowania pewnego rodzaju działania spowodowało to, że była w stanie skupić subtelną energię eteryczną do postaci kobiety, która została zauważona przez kogoś fizycznym percepcją fizycznych oczu. Także tych zależności jest bardzo wiele, ja nie chcę wchodzić w pewne rzeczy, ale chciałbym Państwu uzmysłowić pewnego rodzaju. Myślę, że nie raz już słyszeliście o takich rzeczach, ale warto sobie na takie rzeczy poukładać i nie uciekać od tych tematów, bo problem jest z tym, że ludzie żyją, aby żyć.
konsumują, aby konsumować. Ponad miarę, ponad stan, nie rozumiejąc, że to przekłada się również na stan naszego ciała fizycznego. A stan ciała fizycznego, jeżeli ciało jest obciążone, jeżeli ciało jest ciężkie, jeżeli ono nie daje sobie rady z procesami, które w nim zachodzą, no to jakiż może być, jakaż jakość myślenia może być w takim ciele. Ja często mówię, w rześkim ciele jasny umysł. I to jest bardzo ważne. My dzisiaj obciążamy te ciało pokarmami o bardzo wątpliwej jakości informacji, które ten pokarm niesie. To ciało ma problemy, więc jak ten duch może wznieść się ponad te potrzeby dnia codziennego? I rzeczywiście jedno z haseł, które można powiedzieć przypisywane komunistom, byt kształtuje świadomość, ono dalej obowiązuje. I to, że wymyślił to powiedzmy sobie komunista, to nie ma żadnego znaczenia. Byt kształtuje świadomość i odwrotnie, świadomość kształtuje byt. To jest pewnego rodzaju zależność, bo poprzez świadomość my realizujemy pewne rzeczy i układamy sobie rzeczywistość naszego bytu na poziomie takim, jakim nasza percepcja nam pozwala. Ale lecimy dalej, z tym, że nim dojdziemy tutaj do książki, to są takie książki, które ja kiedyś, a chyba z 15 lat temu, kupowałem naprawdę za niewielkie pieniądze, których nikt nie kupował, nikt nie chciał kupować. To są książki Księgi Życia i Ducha, wydawnictwo Babilon, ale między innymi tam były książki pani Bławackiej, tak? Czyli Teozofia, nauka o mądrości. Oparła swoje wnioski na Wedach między innymi, no bardzo długo przebywała, że tak powiem, w Indiach. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jedną z ulubionych książek Einsteina była królowa Izis Bławackiej. I myślę, że natchniony pewnego rodzaju myślami zawartymi w tej książce, no Einstein, wiecie kim był i co spowodował, tak? Podważył wszelkiego rodzaju stałe, zawarte w fizyce. I on był tym, który pokazał, że tak naprawdę rzeczywistość jest względna. Co to znaczy względna? To znaczy, że jest płynna. Że nie ma jednoznacznych kanonów, że na pewnym poziomie, dzisiaj o tym bardzo pięknie mówi fizyka kwantowa, że na poziomie kwantów nie ma zasad, że obserwator wpływa na wyniki obserwowanego zjawiska. Dlatego warto spojrzeć również na to, co się z nami dzieje, na ten, jak to niektórzy mówią, świat pozagrobowy, tylko nas się straszy tym, tak? A co ty będziesz mówił, a co ty będziesz wnikał? Nic tam nie ma, a nikt nie wie, bo nikt stamtąd nie wrócił. Ośmiem twierdzić, że bardzo wielu wróciło, tylko nie pamiętają tego, bo to jest właśnie też pewien sens w tym wszystkim. Bo gdybyśmy przychodzili z balastem doświadczeń z poprzedniego wcielenia, na przykład tego, że byliśmy... ja prawdopodobnie usłyszałem od jednego znajomego kiedyś bardzo... bardzo chciałem się dowiedzieć tego, kim byłem w poprzednich wcieleniach. Mam takiego przyjaciela, który ma pewien dar i ma wgląd w pewne rzeczy. No i dowiedziałem się od niego, że nie powiedział mi więcej, ale mam nadzieję, że będzie taki moment i czas, kiedy, że tak powiem, rozkminimy te moje poprzednie wcielenia na czynniki pierwsze. Że w 1730 roku byłem kurtyzaną we Francji. Coś w tym jest. Ja czuję, że dużo energii żeńskiej jest w mojej osobie, ale to nie znaczy, że nie utożsamiam się z tym ciałem, duchem i tym, kim teraz jestem, tak? Bo uważam, że nie ma przypadków. Dlaczego? Do tego sobie też wrócimy. Ja tutaj nie mam w tle żadnej książki Edgara Cayce'ego, ale tutaj Edgar Cayce wywarł kiedyś ogromny wpływ na moje, że tak powiem, przemyślenia, na moje wnioski. Tak jak jedna książeczka, o której będę chciał państwu dzisiaj na koniec powiedzieć. W każdym bądź razie, świat pozagrobowy. I tu są opisane pewne rzeczy. Tak naprawdę ja bym nie chciał wchodzić w pewne rzeczy, które są opisane, bo to nie znaczy, że tak musi być. To są pewnego rodzaju, chciałbym, żebyście państwo mieli pewien ogląd. Reguły, ale no, jak wszystko, można w pewien sposób płynnie zmieniać.
Wszystko zależy od bardzo wielu czynników, tak jak w przypadku zdrowia. Ja na temat zdrowia dzisiaj, tego fizycznego ciała, też będę mówił, bo od jakości zdrowia ciała fizycznego zależy też i jakość tego, gdzie trafiamy po opuszczeniu ciała fizycznego. Tą zależność bardzo łatwo będzie mi wytłumaczyć osobom, które już oglądały, tutaj sobie przerzucimy na chwilę, które już oglądały film Nasz Dom, który ja Państwu zawsze na koniec swojego programu polecam, podaję. Tutaj postaram się tak, żeby to było widoczne na live screamie, jak będziecie Państwo oglądali. A tym, którzy będą chcieli, proszę, piszcie, ja Wam po prostu linki do tego filmu dam. Jest to film Nasz Dom, nakręconego bodajże przez telewizję brazylijską. Na Daily Emotion, jak Państwo wrzucicie hasło Nasz Dom, to bardzo, nie znając tego linku, bardzo łatwo znajdziecie ten film. To jest w dwóch odcinkach. Film został nakręcony przez telewizję brazylijską, tak jak mówiłem, na podstawie książki napisanej przez Chico Xaviera. Chico Xavier był to człowiek od dziecka zafascynowany spirytycyzmem. Podwaliny, co ciekawe, tak, spirytycyzm rozwinął się tutaj u nas w Europie i podwaliny pod to stworzył Allan Kardec. Allan Kardec napisał kilka książek właśnie o spirytycyzmie. Tutaj mam akurat pozycję Ewangelia według spirytycyzmu. Są objaśnione pewne rzeczy, dlaczego cierpimy, jaki jest sens życia, czy Bóg jest rzeczywiście dobry i sprawiedliwy, czy Biblia mówi coś o reinkarnacji. Nie chcę wchodzić dzisiaj w pewnego rodzaju zasady, kanony, o których pisał Allan Kardec. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście Państwo pobudzili swoją wyobraźnię, poszerzyli swoje horyzonty. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, że jest coś więcej, aniżeli to, co zostało nam dane. Ja tutaj przytoczę słowa mojego przyjaciela, który no, zwykł mawiać: Darek, pamiętaj, Bóg ma więcej niż rozdał. Uwierzcie mi Państwo, że tak jest. Popatrzcie tylko na wszechświat, na kosmos. Ziemia, planeta nasza jest tak naprawdę takim pyłkiem we wszechświecie. Bardzo ciekawym doświadczeniem, bardzo cudownym doświadczeniem. Samo pojawienie się na tej planecie, no to tylko od nas zależy, czy to, czego doświadczamy, odbierzemy jako coś przykrego i to przysłowiowe piekło, czy odbierzemy to jako coś cudownego i to przysłowiowe niebo, bo tak naprawdę piekło, niebo też jest względne. I to, co dla jednego będzie niebem, dla drugiego będzie piekłem. I tutaj decyduje o tym nasz poziom świadomości tak naprawdę. W systemie dualistycznym, gdzie wszystko, cokolwiek żebyśmy docenili i zrozumieli, no musimy znać przeciwstawną stronę. I tak mamy dobro, zło, mamy chorobę, zdrowie, mamy piękno i brzydotę i tak dalej, ale my nauczyliśmy się cenić tylko to, co jest pięknem, tylko to, co jest zdrowiem, tylko to, co jest radością. Ale tak naprawdę, czy wiedzielibyśmy, czym ono jest, gdybyśmy w tym momencie nie mieli punktu odniesienia? Zastanówcie się Państwo nad tym. Zostawiam w tle jeszcze raz Nasz Dom. I dlaczego chcę o tym filmie? Dlatego, że tam na początku, oczywiście Chico Xavier utrzymywał, że to nie była książka napisana przez niego. On był kimś w rodzaju, uważał siebie za rodzaj maszyny do pisania, przez którego mówią bezcieleśni. Allan Kardec właśnie nazywał osoby, które opuściły ciało fizyczne, zmarłe, jako bezcielesnymi. Różnie to w różnych kulturach nazywają, w każdym bądź razie. I właśnie pod natchnieniem takiej istoty duchowej, można powiedzieć, napisał książkę Nasz Dom, chyba bodajże to był ten sam tytuł. I tu jest pokazane na tym filmie życie pana doktora, lekarza, który powiedzmy sobie w epoce uprzemysłowienia, lata powiedzmy sobie XVII-XVIII wiek, dystyngowany pan, pomagał ludziom, kulturalny, miał fajną rodzinę, palił papierosy. Palił papierosy. Wielu ludzi paliło w tamtych czasach papierosy, nie zdając sobie sprawy z tego, czym one są. Do tej pory już ludzie palą papierosy, dużo więcej niż wtedy ludzi, tak? A dzisiaj już krzyczy się wszem i wobec, że... Przepraszam.
że papierosy to nic dobrego, że papierosy prowadzą do raka, że najbardziej utoksycznia nas toksyczne powietrze. I tak mamy toksyczne powietrze, to co dopiero się dzieje w organizmach takich ludzi, którzy wciągają ten pełen substancji smolistych dym z papierosa. Gdyby nie naturalna wentylacja płuc, człowiek po wypaleniu jednego papierosa albo by nie zdążył go nawet wypalić, bo by umarł, po prostu by umarł. Nie będę tłumaczył, na czym polega naturalna wentylacja płuc, ale chodzi mi dzisiaj o ten mechanizm, że tak naprawdę ten człowiek w pewnym momencie zaczyna bardzo chorować. Umiera, umiera na stole operacyjnym, jego koledzy lekarze nie są w stanie go uratować. No fakt faktem, każdy z nas kiedyś umrze. Pytanie, w jaki sposób? W każdym bądź razie budzi się w szpitalu, w bardzo dziwnym takim szpitalu, w dziwnych okolicznościach. Nie rozumie, znaczy najpierw, przepraszam bardzo, nie w szpitalu, bo bym przekręcił. Ja już poszedłem troszeczkę za szybko, jeżeli chodzi o treść tego, co się działo dalej. On się budzi w innej rzeczywistości, budzi w takiej ciemnej krainie, w jakimś błocie, strasznie cierpi. Jego ciało jest całe obolałe. Nie rozumie, gdzie jest, nie rozumie, co się z nim dzieje. To jest to, o czym Państwu bardzo często mówię. Ta pamięć komórkowa, cokolwiek robimy, wszystko do nas wraca. I ludzie do niego, te istoty, które on wtedy widzi, one przedstawiają mu się jako ludzie, krzyczą do niego: samobójco, samobójco. A on jest zdziwiony, jak to? Przecież ja nie popełniłem samobójstwa. Zobaczcie Państwo, to jest nawet nieświadomie wykonywane pewne czynności, powodowały skracanie jego życia. Sam sobie to uczynił. Efekt tego był taki, że trafił w okoliczności, które były jakby personifikacją, tak, fizycznym zamanifestowaniem się, ale w już subtelnym, w bardziej subtelnym świecie, tego, co robił ze swoim ciałem. On nie służył sobie. On tak naprawdę, myśląc, że no robi coś fajnego, no powiedzmy sobie zgodne z pewnymi kanonami społecznymi w tamtych czasach, ale de facto niezdrowe dla niego. Jego ciało upomniało się. Było tak jakby pewnego rodzaju wyrzutem sumienia. My dzisiaj mówimy o wyrzutach sumienia, o takim cichym głosiku, który gdzieś tam za naszą głową coś do nas mówi. Niektórzy mówią, że to strach, inni, że to właśnie wyrzuty sumienia, ale de facto nie ma od tego odwrotu. Cokolwiek siejemy, do nas wraca. I nie ma znaczenia, czy to jest świadome, czy nie. Chciałem Państwu dzisiaj właśnie zwrócić tylko uwagę na ten element. Ja wiem, że może będę niepopularny przez to, co mówię, ale mi chodzi tak na to, mi nie chodzi o popularność. Chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli zasady działania. Wszystko, cokolwiek robimy, wiąże się z pewnymi skutkami na przyszłość. Są konsekwencje. I cokolwiek siejemy, cokolwiek, w jakiejkolwiek płaszczyźnie, to wraca do nas. I będzie wracało tak długo, póki sobie nie uświadomimy tego, co robiliśmy i co robimy. I to jest ta nauka. I to jest właśnie ta podróż ku doskonałości. My często widzimy tylko ten ból i to cierpienie, które towarzyszy nam w danym momencie. I nie chcemy zrozumieć, czemu ono służy. W każdym bądź razie, wracamy teraz do tego, o czym mówiła Teozofia, tak? Która się dosyć szumnie, mocno rozwijała, końcówka XVIII wieku, początek XIX wieku. Nie wiem, dlaczego została, że tak powiem, no, teozofia jako nauka mądrości gdzieś tam zrzucona do podziemia. Może dlatego, że niektórzy z tych kręgów zaczęli bawić się ezoteryką. Ja wiem, jeżeli ktoś tego potrzebuje, ale uważam, drodzy Państwo, że ezoteryka jest wszędzie, na co dzień, w życiu, tylko wystarczy otworzyć oczy. Spróbujcie dostrzec to, co jest dookoła. Tutaj jest jedna z takich klasycznych książek Anni Besant, Odwieczna mądrość. Patrzcie, jakie tylko są podtytuły, rozdziały, strefa fizyczna, strefa astralna, kamala oka, to w naszym rozumieniu czyściec, strefa mentalna, devakan, niebo w naszym rozumieniu, strefa buddhi, strefa nirwany.
Ja w tym kontekście troszeczkę powiem może, bo tutaj kiedyś było takie pytanie do Jacka, Joanny, co powiedzą na temat Dynamo. Więcej niż magia, jest sporo filmów. Ja pierwszego, dosyć długa seria leciała, tych jego różnych, niektórzy mówią, trików. Drodzy Państwo, to nie są triki. Joanna nie odpowiedziała, Jacek nie odpowiedział, no bo ja się im nie dziwię, tak? Nie, jak się nie ogląda, trudno się wypowiadać na jakiś temat. Ale popatrzcie Państwo na tego mężczyznę, na tego chłopaka, tak troszeczkę innej perspektywy. Zgodnie z zasadą poznać drzewo po owocach jego. Ogromny wpływ na jego wychowanie miał dziadek, który pokazał mu, że tak naprawdę umysł jest mocniejszy od ciała fizycznego. Że wszystko, cokolwiek się dzieje, dzieje się z poziomu sfery, powiedzmy sobie, mentalnej. Że myśl to jest to, co jest ponad fizyczność, której my dzisiaj oddajemy kult. No tak to należy zobaczyć, tak jeżeli zrobimy średnią taką statystyczną społeczeństwa, to tak naprawdę niewielu ludzi wznosi się poza strefę fizyczną, uważając, że tylko ona istnieje. Ja kiedyś Państwu rysowałem takiego ludzika i pokazywałem, że tak 90 parę procent to tak żyje tymi dolnymi czakrami, tak? Dupa, zupa, chałupa. Ja mówię to brutalnie, ale to tak naprawdę zostaje w pamięci i o to mi chodzi. Żebyście Państwo sobie uzmysłowili, że no dopóki ta energia nie pójdzie w górę poprzez czakrę serca, to będzie tak jak będzie. To nie czarujmy się, świat się rozsypie, bo ziemia więcej nie zniesie. Ale są też tacy, którzy żyją tylko tymi górnymi czakrami. I mając się za lepszych niż ci, którzy są na tych niższych poziomach, to też nie jest rozwiązanie. Energia powinna krążyć z góry na dół, z dołu do góry. I tak naprawdę, według jednych z tez, my po opuszczeniu ciała fizycznego przechodzimy przez wszystkie te wymiary, przez wszystkie te strefy. I w zależności od tego, jak żyliśmy, przebywamy w tych strefach krócej albo dłużej. Po to, żeby wypaliło się to, co na danym etapie żeśmy zgromadzili podczas życia w płaszczyźnie fizycznej, w strefie fizycznej. Tutaj macie Państwo pozycję książki. Książka taka, powiedziałbym, dosyć prosta. Ja przepraszam, ale muszę odrzucić. Mi ktoś zadzwonił. Znaczy dosyć prosta w takim wyrazie, ale książka ważna. Z jakiego powodu? Nie wszystek umrę, niezwykłe odkrycia. To jest taka książka napisana właśnie dla tych ludzi z poziomu sfery fizycznej, dla tych 95%, gdzie są pokazane przykłady osób, które często ludzie, którzy umierają, są gdzieś daleko, przychodzą, żeby się niby jak to mówią nasi przodkowie, pożegnać się. Coś się dzieje, dzieje się jakaś rzecz, coś upada, tak? Coś pęka, albo na myśl przychodzi. No nie ma przypadków tak naprawdę. Tutaj są podane przykłady, doświadczenia robione w szpitalach na osobach, które umierały. Takie osoby były wraz z łóżkiem na wagach kładzione. Okazuje się, że ileś tam gramów ubywa w momencie śmierci. I niektórzy nawet posilą się na to, żeby podać wagę duszy. Niektórzy mówią, że dusza jest większa, że nasze ciała astralne, mentalne są większe od ciała fizycznego. Ale my posługujemy się tak naprawdę takimi kategoriami świata fizycznego. To nie ma znaczenia. A być może te światy wewnętrzne, niektóre są większe, ale de facto z fizycznego punktu widzenia są mniejsze i zawierają się w tym ciele fizycznym. Także tutaj to wszystko, bym powiedział, jest względne. Pokazuję tą pozycję, bo jest, uważam, fajna dla kogoś na początek, kto jest takim bardzo, bardzo wątpiącym, żeby no,
poczytał sobie, żeby no, poszerzył swoje horyzonty. Ja tutaj wrócę z pewną historią, którą kiedyś opisałem w jakimś tam jakiejś pracy na temat filozofii. Kiedyś chyba wspominałem też Państwu. Słoń, który ma grubą skórę, bo nie ma też naturalnych wrogów, więc ma słaby wzrok, bo nie jest mu potrzebny do tego, żeby dostrzec tam przeciwnika czy tam wroga z odległości. Ma słaby wzrok, ma grubą skórę. Jeżeli słoń będzie twierdził, że na świecie nie ma komarów, to słoń ma rację? Wszystko zależy od wyczulenia się na pewien poziom, wejścia w pewnego rodzaju subtelne wibracje, poczucia tego. Tylko tego trzeba chcieć. I tu się też nie dzieje nic wbrew naszej woli. Fakt faktem, czy chcemy, czy nie chcemy, po prostu są pewne prawa i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Tutaj macie Państwo pozycję odwiedziny zza światów, dr Raymond Moody. No właśnie, to był Moody, tak, który napisał Życie po życiu. To jest kolejna pozycja. Tych książek jest naprawdę bardzo dużo. Jest kilka pozycji księdza. Nie mam tych książek, bo pożyczyłem jednemu dobremu znajomemu, którego córka zginęła w wypadku samochodowym. Jeszcze do mnie nie wróciły, ale mam nadzieję, że wymienimy się książkami. Giordano Bruno? Chyba tak, ksiądz Giordano Bruno, tak. I napisał książkę m.in. Nie wszystek umrę. I to jest człowiek, który zgodnie z kanonami katolickimi, bada tą naturę. Są urządzenia, które pracują, bo nasz świat nauki jest taki bardzo, bym powiedział, racjonalny. Musimy wszystko udowodnić, musimy wszystko nagrać. Większość różnych urządzeń, które dzisiaj są, opiera się na nagrywaniu, później odtwarzaniu albo w kaset, tudzież materiału nagranego w przyspieszonym lub zwolnionym tempie i wtedy się okazuje, że w tym materiale są różnego rodzaju głosy. Jest tutaj akurat w ostatnim Nieznanym Świecie też artykuł, jak zbudować Spiricom. Jest to urządzenie, które w czasie realnym można było rozmawiać z istotami duchowymi. Twórcy tego urządzenia, zresztą można, że tak powiem, dokładny schemat i dokumentację techniczną nabyć przez internet, ona kosztuje $30, takie urządzenie można sobie skonstruować, do czego zachęcał twórca. Jednym z twórców był William O'Neill, to był elektronik i medium w jednej osobie. Co się okazywało, że w momencie, kiedy on brał udział w tych doświadczeniach, to każde takie doświadczenie było miało efekty. Niektórzy twierdzą, że żeby urządzenie było skuteczne, musi być medium. Były też takie doświadczenia, w których na przykład konstruowano skrzynkę, w której w środku nie było nic. I wystarczyła odpowiednia osoba, aby z takiego urządzenia, w którym nie ma nic, wychodził wynik badania. Także nie wiem, czy Państwo, nie chcę wchodzić w szczegóły, tak, ale chciałbym, żebyście zrozumieli myśl, którą chcę przekazać. Bardzo dużo zależy od obserwatora. Bardzo dużo. I od tego, czy się otwiera na pewnego rodzaju wibracje, czy nie. Tutaj akurat wspomniany przeze mnie elektronik robił doświadczenia, bo chciał opracować urządzenie słuchowe dla chorych osób, tak? I generatory ustawił w 4 kątach, powodował różnego rodzaju wibracje. Pośrodku pokoju stało akwarium i w pewnym momencie woda w tym akwarium zaczęła przybierać kształt ręki i postaci ludzkiej. On się przestraszył w pierwszym momencie i zaniechał tego, ale później kontynuował badania. Efektem tego było właśnie to urządzenie, które jest nazywane Spiricomem. No, osoby zainteresowane odsyłam do Nieznanego Świata. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę badać ten teren, tak? Nie negować na zasadzie takiego, ja bym powiedział, fanatyzmu, fundamentalizmu, gdzie bo ktoś powiedział i tak już musi być. No nie. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, patrz tam, gdzie wzrok nie sięga.
W każdym bądź razie poszerzanie horyzontów to jest właśnie rozwój, to jest droga w kierunku doskonałości. Do tego bardzo mocno Państwa zachęcam, byście się rozwijali na każdym aspekcie, bo to się później też przekłada na i ciało fizyczne, bo ciało fizyczne jest odbiciem tego. Zobaczcie Państwo, tak przy okazji, są ludzie, którzy pięknie się starzeją, którzy z wiekiem są coraz piękniejsi. A są ludzie, którzy urodzili się niby piękni, zdobywają różne tytuły, miss i tak dalej, ale z wiekiem stają się bardzo brzydcy, ich ciało fizyczne wręcz jest odrażające i odrzucające. O czym to świadczy? Że dostał pewien potencjał, ale go nie wykorzystał, zniszczył, bazował, tak? Poszedł w kierunku konsumpcjonizmu. Nie dał tej wartości dodanej. Każdy z Państwa, każdy, kto mnie słucha, jest cudowną planetą i wręcz nieobliczalnym wszechświatem, kosmosem, który może wnieść wartość dodaną do tej rzeczywistości, w której tutaj Państwo jesteście. Tylko nam wmówiono, że jesteśmy malutcy, że jesteśmy słabi, że żyjemy tylko tu i teraz, że należy się bać, że potrzebujemy ochrony i któż inny jak nie ja mogę dać Ci ochronę, bo to ja jestem tą siłą. No tak nie jest. Poszukajcie Państwo odpowiedzi w sobie, bo najdłuższa podróż jest między własnym rozumem a sercem. Ja tutaj przytoczę słowa, które kiedyś też już mówiłem. Einstein kiedyś pięknie powiedział, że nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki jest ślepa. I oddawanie kultu tylko umysłowi, uważanie, że tylko umysł zaprowadzi nas nie wiadomo gdzie, umysł, sam z siebie może też nas zaprowadzić na manowce. I religia sama z siebie, ślepa religia, przyjmowane wszystko tylko na wiarę, też może sprowadzić na manowce. Bo nie jesteśmy istotami tylko duchowymi, tak jak nie jesteśmy istotami tylko fizycznymi, materialnymi. I to jest ta subtelna więź, która łączy te wszystkie rzeczywistości w naszym ciele fizycznym. I właśnie dynamo jest kimś takim, kto pokazuje, że można więcej. To jest młody człowiek tak naprawdę, ale poszedł w kierunku rozwoju i to, o czym mówi zresztą w Nieznanym Świecie, chyba w poprzednim numerze z października czy tam z września jest opisywane, sam Rymuszko opisuje dynamo. Na Dalekim Wschodzie on nie dziwiłby nikogo, tak? W Indiach chociażby. Posiada pewne moce, to są moce Siddhi, które towarzyszą osobom na pewnym rozwoju duchowym, na wyższych poziomach rozwoju duchowego. Bo kwestia przenoszenia pewnej rzeczy, czy nawet ryb z jednego miejsca w drugie, jest to coś normalnego, tak? Tylko pytanie, w jakim celu to robimy? To ma ogromne znaczenie. Intencje. Zobaczcie na tego chłopaka. Jego intencje są naprawdę czyste. On chce pokazać, że można. On bawi ludzi, bo tak naprawdę życiem się można bawić. Życie to jest coś cudownego. I życie to nie jest tylko świat fizyczny. Ale ten świat fizyczny ma ogromny potencjał, który jest zabijany poprzez patrzenie na ten świat tylko z płaszczyzny jednej, fizycznej. I tutaj macie Państwo w tle świadome podróże w niefizyczne światy. Bruce Moen, podręcznik wiedzy o obszarach niefizycznych i sztuce odzyskiwania. To jest to, o czym mówiłem. On uczy, już jest sporo ludzi na świecie, którzy opuszczając ciało fizyczne, docierają do tych istot, które są zawieszone między jedną rzeczywistością a drugą. Dla tych, którzy oglądali Między niebem a piekłem z Robinem Williamsem, tam gdzie on był lekarzem, ginie w wypadku, wcześniej giną jego dzieci w wypadku, żona ma potężną traumę, ona za pierwszym razem wyciąga tą żonę z tej traumy, z zakładu psychiatrycznego. Później ona popełnia samobójstwo i on szuka jej. Jego miłość jest tak ogromna, że poświęca swoje, można powiedzieć, bo już sobie zdaje sprawę później z tego, że nie jest w świecie fizycznym, że może ugrzęznąć razem z żoną w rzeczywistości zaprojektowanej przez jej umysł. I może się z niego już nie wyrwać. Mimo to idzie, można powiedzieć, poświęca się. I to, co wydawałoby się dla niektórych porażką, jest zwycięstwem. Bo nie wszystko jest tym, z czym nam się wydaje, że jest. My swoją postawą udowadniamy, na czym naprawdę nam zależy i kim naprawdę jesteśmy.
To jest taki podręcznik do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku i myślę, że przed nami epoka rozwoju ludzkości na etapie duchowym, w szkołach, które będą zwracały uwagę na to, co nieprzemijające, na to, co pozwoli poruszać się w wielu wymiarach wszechrzeczy i wszechświata, który tak naprawdę jest dużo bogatsza, niż to, co fizycznie widzimy. O tym będę chciał troszeczkę też na koniec, zacytuję Państwu parę urywek z książki, którą, no nie pamiętam teraz od kogo dostałem, Misja, bardzo ciekawa pozycja, każdemu kto będzie chciał też ją wyślę, mam ją w plikach, także możecie Państwo sobie na e-booku, możecie sobie Państwo czytać jak chcecie, uważam, że rewelacja, bardzo prostym językiem napisana, tak jak ja te programy prowadzę, ja staram się mówić bardzo prostym językiem, tak jak dla przedszkolaka, żeby każdy kto tego słucha, no potrafił, jeżeli tylko będzie chciał, to naprawdę będzie potrafił zrozumieć, przyswoić i coś zrobić z tym, bo to nie wystarczy tak o, jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić. Pytanie, co z tym zrobimy, tak? Tu jest kolejna pozycja, bardzo ciekawa, Richarda Webstera, Podróże astralne, jak pokonać czas, przestrzeń, doświadczenia poza ciałem. Bardzo podobna pozycja tamtej, z innego punktu odniesienia. I tych rzeczy jest naprawdę sporo na rynku, tylko ja jestem też zwolennikiem porównywania, żebyście Państwo też tak ślepo, bo tam napisali, to znaczy, że już tak jest. No nie, porównujcie, spotykajcie się, rozmawiajcie z różnymi ludźmi. Ja jestem daleki też od przyjmowania pewnych rzeczy jako konstans, jako stałą, że tak już jest. Tak naprawdę życie to rozwój, to zmiany. Jeżeli coś przyjmiemy, że jest stałą, to w tym momencie automatycznie już umieramy. Dlatego nasze ciała umierają. Ktoś, kto przestaje się rozwijać, ktoś, kto nie chce się rozwijać, ktoś, kto się zatrzymuje w rozwoju, energia nie krąży. Zobaczcie, przełóżcie to na swoje ciała. Przełóżcie to również na rozwój duchowy. Dlatego w tym momencie umieranie ciała fizycznego jest pewnego rodzaju zbawieniem dla duszy, w ogóle dla rozwoju. Ja myślę, że kiedyś, w momencie, kiedy ludzkość osiągnie pewien poziom rozwoju duchowego, nie będzie takiej potrzeby, żeby ciało fizyczne umierało. To od właściciela tego ciała będzie zależało, co on z nim zrobi. De facto taki już dzisiaj jest, tylko my jeszcze sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jesteśmy zmanierowani przez pewnego rodzaju systemy, układy, narzucone. Poniekąd sami sobie wybraliśmy te systemy, bo one też czegoś mają nas nauczyć. Ale chciałbym, żebyście Państwo patrzyli dużo dalej, aniżeli wzrok sięga. Jeżeli popatrzycie również na swoje ciała fizyczne, jako na pewnego rodzaju, w cudzysłowie, plastelinę, którą urabiacie do postaci takiej, jakiej chcecie, żeby ona była. I nie ma znaczenia, czy to robicie świadomie, czy nieświadomie, ja często to powtarzam, ale jeżeli to będziecie robili świadomie, to zdacie sobie sprawę z tego, że rzeczywiście tak jest. Wtedy zaczniecie czuć, że jesteście panami samych siebie. A nie będziecie uważali, że jesteście bezwolnymi marionetkami w cudzych rękach, że nie macie wpływu na to, co się dzieje wokół was. Macie wpływ i to tak ogromny, że tylko wystarczy się nad tym zastanowić i ruszyć. Tutaj macie Państwo kolejną pozycję, świat tajemny, wiedza transcendentalna na wschodzie. Ja nie będę się rozwijał na ten temat, bo tu jest już naprawdę, no daleki wschód się tym charakteryzuje, że ilość poglądów, różnorodność różnego rodzaju tez i tak dalej, ale no, tak jak Chińczycy mówią, ilu ludzi, tyle religii. Każdy tak naprawdę wierzy po swojemu i każdemu będzie, że tak powiem, dane po drodze to, co on będzie chciał dla siebie. Ja już dzisiaj prawie długo gadam, nie chciałbym za bardzo przedłużać. Tu macie Państwo kolejną pozycję w obliczu śmierci. To jest akurat jedna z pozycji krisznowców. Pokazane są, tu jest taki bardzo ciekawy rysunek, tak? Osoba, która zmarła, jest przeprowadzona przez oblicze tego, który rozsądza i w zależności od tego, jaki był jego żywot, to pójdzie dalej w takiej lub innej okoliczności. Ja no, czytałem bardzo wiele różnych rzeczy, pozycji. Ktoś mi napisał, że świetny program, znaczy nie ktoś, tylko Piotr. Drodzy Państwo, wszystko właśnie zależy od poziomu percepcji. W jednej kulturze tutaj mamy
akurat jeżeli chodzi o Bhagavad Gitę, jest kolejna pozycja, tybetańska księga umarłych. Nie wiem, czy Państwo czytaliście tybetańską księgę umarłych, ale ja na przykładzie tybetańskiej księgi umarłych chcę pokazać pewnego rodzaju ogólną zasadę. Nie żebyście się Państwo, że tak powiem, trzymali sztywno pewnych rzeczy, bo tak nie jest. W tybetańskiej księdze umarłych, generalnie ją się powinno czytać osobie, która ma odejść z tego świata, tak? Albo osobie, która zmarła w ciągu kilku godzin po śmierci. To fajnie jest też pokazane w Między niebem a piekłem. Na początek ta istota jeszcze się porusza, tak? Generalnie mówi się, że do pogrzebu ciała fizycznego, czyli do zakopania w ziemi, tudzież do spalenia ciała fizycznego, ona się porusza w tej rzeczywistości. Ona jest zdziwiona, że ona żyje dalej, tak? Widzi świat fizyczny, bo jest bardzo mocno jeszcze do niego przywiązana. Jeszcze nie czuje i nie widzi tych istot z innych wymiarów, bo czasami nie dopuszcza nawet takiej myśli do siebie, że to jest możliwe. Ci, którzy na przykład są zatwardziali w swoim myśleniu, jeżeli chodzi o to, że świat fizyczny może istnieć lub nie, że nie istnieje, oni de facto, można powiedzieć, po prostu wpadają w taki letarg, przesypiają ten cały czas do momentu pojawienia się w nowym ciele fizycznym, do momentu, kiedy w nowym ciele fizycznym ktoś ich nie uwrażliwi na to, że jest coś więcej. Dopóki sami nie będą chcieli zobaczyć, że jest coś więcej. Dlatego na dzień dzisiejszy jest tak wiele istot krążących wokół rzeczywistości fizycznej w świecie astralnym. Astral jest bardzo zbudowany i teraz od jakości myśli, od jakości tego, co robimy tutaj, też zależy, czy będziemy, że tak powiem, jeszcze bardziej rozszerzali świat astralny, czy te istoty będą wznosiły się na wyższe poziomy rozwoju duchowego. Bo w niektórych uwarunkowaniach one też, że tak powiem, widzą i czują pewne rzeczy, ale nie o tym chciałem mówić. Tybetańska księga umarłych. W tybetańskiej księdze umarłych jest coś takiego, że się czyta tak jakby różne okoliczności. Tam są różne bóstwa, można powiedzieć, z piekieł, z poziomów wyższych i niższych, które robią różne dziwne rzeczy. No, dla naszego przeciętnego Europejczyka to by powiedział, że tam są jakieś takie pierdoły, no, że tutaj jakieś niestworzone rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że dusza tego zmarłego, która nie wie, co się z nim dzieje, ona szuka miejsca, w którym będzie się dobrze czuła. W momencie, kiedy przywiązujemy wagę do tego, co widzimy, to manifestujące się, że tak powiem, bóstwa, które niekoniecznie muszą być miłe dla naszego oka, a są tak naprawdę przeciwieństwem, bo świat jest zbudowany póki co, tak, dla nas, na zasadzie przeciwieństw. To ta istota ucieka do miejsca, do momentu, póki nie znajdzie się w otoczeniu jej odpowiadającym. Nie wiem, czy dobrze to się wyraziłem, ale chodzi mi o coś takiego, że jeżeli się czegoś boimy, to przed tym uciekamy. I uciekamy, i jeżeli coś nam się nie podoba, to też przed tym uciekamy. Jeżeli widzimy dane bóstwo jako coś złego, my interpretujemy jako coś złego, bo widzimy obraz. I idea tybetańskiej księgi umarłych polega na tym, że my osobę, która umiera, oswajamy z tym, co może zobaczyć. W momencie, kiedy my nie wiemy, co nas spotka, to my się boimy, a strach jest złym doradcą. Idea tybetańskiej księgi umarłych polega na tym, że jesteśmy świadomi, że cokolwiek zrobiliśmy, to owoce tego, co zrobiliśmy, do nas wrócą. Że tak naprawdę nikt nas nie ocenia. To my sami siebie oceniamy. Bo my poprzez decydowanie o tym, jakie okoliczności, jakie miejsce, jacy ludzie, o jakiej mentalności nam odpowiadają, to w takim gronie się będziemy dobrze czuli. I teraz powiem Państwu o książce, którą kiedyś przeczytałem. Nie mogę jej dorwać. Książka... Nie pamiętam tytułu, napisana przez
siostrę Faustynę. To jest ta, która namalowała obraz Chrystusa Miłosiernego, tak? On jest na ołtarzach w kościele, ale ta książka, książeczka w sumie, opisywała to, co mówiły do niej istoty, można powiedzieć, według Kardeka, bezcielesne, według naszej nomenklatury przyjętej w kulturze katolickiej, duchy, tak, dusze zmarłych, a przychodzili różni, tak, i biskupowie, i niekoniecznie, i przeciętni ludzie, niekoniecznie ten, kto był biskupem, to zaraz był święty, to tak nie jest. W każdym stadzie są czarne owce, z tego też sobie trzeba zdawać sprawę, z tym, że to jest trochę przykre, bo ja współczuję tym panom, którzy no, przywdziewają szaty mające pokazywać ich rozwój duchowy, no bo purpury i fiolety tak naprawdę świadczą, jeżeli ktoś widzi aurę wokół ludzi, to osoby o bardzo wysokim rozwoju, na wysokim poziomie duchowym, to w ich aurze jest bardzo dużo tych kolorów. Nasi biskupi je sobie zakładają, tak, myśląc, że to już spowoduje ich rozwój. No nie tędy droga. Ale no gdzieś zapomniano o pewnych rzeczach. To nieważne. Ważne jest dla każdego z nas, jest ważne to, jaką drogą on idzie. Oni poprzez swoją postawę deprawują maluczkich i nie tylko w świecie fizycznym, ale i w świecie na subtelnych poziomach, bo to, co my myślimy, przekłada się również na to, na ten nasz poziom świadomości. Dlatego tak ogromnym znaczeniem jest to, jaki obraz budujemy sobie tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że przeczytam Państwu teraz coś, co było u początku. Coś, co powinno po tym takim no, trochę długim wprowadzeniu zbudować Państwa wyobrażenie na temat tego, co może być. A może być bardzo różnie. Po pierwsze, kim jest Bóg? Czy On istnieje? Na starożytnej kamiennej tablicy, którą nazywacie Nakal, jest napisane: na początku nie było nic, była tylko ciemność i cisza. Duch, najwyższa inteligencja, postanowił stworzyć światy i pokierował czterema najwyższymi siłami. Jest to niezmiernie trudne, aby ludzki umysł, nawet wysoko rozwinięty, pojął taką rzecz. W pewnym sensie jest to nawet niemożliwe. Z drugiej strony, twój astralny duch przyswaja to sobie, kiedy uwalnia się od twojego ciała fizycznego. Ale za bardzo poszłam do przodu. Powróćmy do samego początku. Na początku nie było nic oprócz ciemności i ducha, wielkiego ducha. Wielki duch był i jest nieskończenie potężny. Tak potężny, że żaden ludzki umysł nie jest w stanie tego pojąć. Duch jest tak wszechmocny, że działając wyłącznie swoją wolą, potrafił spowodować atomową eksplozję z reakcjami łańcuchowymi o niewyobrażalnej sile. Duch faktycznie wyobraził sobie światy. Wyobraził sobie, jak je stworzyć. Od najbardziej olbrzymiego do najbardziej mikroskopijnego. Wyobraził sobie atomy. Kiedy je sobie wyobraził, stworzył w swojej wyobraźni wszystko, co się rusza i będzie się poruszać. Wszystko, co żyje i będzie żyć. Wszystko trwa w bezruchu albo wydaje się być w bezruchu. Każdą rzecz z osobna. Ale wszystko to istniało tylko w jego wyobraźni. Wszystko wciąż było w ciemności. Gdy miał już całkowity obraz tego, co chciał stworzyć, był w stanie za pomocą swojej wyjątkowej duchowej siły w jednej chwili stworzyć cztery siły wszechświata. Przy użyciu tych sił pokierował pierwszym i najbardziej gigantycznym wybuchem atomowym wszechczasów. Tym, co niektórzy ludzie na Ziemi nazywają wielkim wybuchem. Duch był w jego centrum i on go spowodował. Ciemność się skończyła i wszechświat zaczął się tworzyć sam, ale zgodnie z wolą ducha. Tak więc duch był, wciąż jest i zawsze będzie w centrum wszechświata, ponieważ jest jego panem i twórcą. W takim razie przetrwałem
W takim razie przerwałem. Jest to opowieść o Bogu, prawie taka sama, jak jej naucza religia chrześcijańska, a ja nigdy nie wierzyłem w ich sens. Michael, nie mówię o żadnej religii, która istnieje na ziemi, a zwłaszcza o religii chrześcijańskiej. Nie myl religii ze stworzeniem. Powoduje to wielkie uproszczenia rzeczywistości. Nie myl logiki z nielogicznymi wypaczeniami wierzeń religijnych. Będziemy mieli okazję, aby pomówić na ten temat później i z pewnością czeka cię kilka niespodzianek. Na razie próbowałam ci wyjaśnić proces stworzenia. Podczas miliardów lat, oczywiście dla Stwórcy jest to wieczne teraz, ale na naszym poziomie rozumienia lepiej jest posługiwać się miliardami lat. Stworzyły się wszystkie światy, uformowały się słońca i atomy. Jak was uczą w szkołach, planety obracające się wokół swoich słońc, czasami razem z własnymi satelitami itd., itd. W określonym czasie niektóre planety w niektórych systemach słonecznych się oziębiają, tworzy się gleba, skały, formują się oceany i masy lądowe stają się kontynentami. W końcu planety te nadają się dla pewnych form życia. Wszystko to było na początku w wyobraźni ducha. Możemy nazwać jego pierwszą siłę, siłą atomową. Na tym etapie za pomocą swojej drugiej siły duch stworzył pierwotne żywe organizmy i wiele pierwotnych roślin, z których później rozwinęły się podgatunki. Nazwiemy tę siłę siłą owo-kosmiczną, ponieważ organizmy te były tworzone za pomocą prostych promieni kosmicznych formułujących kosmiczne jajka. Od samego początku duch wyobraził sobie doznawanie wrażeń poprzez specjalną istotę. Wyobraził sobie człowieka i stworzył go za pomocą trzeciej siły, którą nazwiemy siłą owo-astronomiczną. I w ten sposób powstał człowiek. Czy pomyślałeś kiedykolwiek, jakiej trzeba inteligencji, aby stworzyć człowieka czy choćby zwierzę? Krew, która krąży dzięki sercu, które bije miliony razy niezależnie od woli, płuca, które oczyszczają krew za pomocą złożonego systemu, system nerwowy, mózg wspomagany przez 5 zmysłów, który wydaje rozkazy, wyjątkowo wrażliwy rdzeń kręgowy, który każe ci natychmiast cofnąć rękę od gorącego pieca, abyś się nie poparzył. Twojemu mózgowi zajęłoby to 0,1 sekundy, aby wydać odpowiedni rozkaz. Czy nie dziwiło cię kiedykolwiek, dlaczego wśród miliardów ludzi na planecie, takiej jak twoja, nie ma dwóch osób, które mają takie same linie papilarne? I dlaczego to, co my nazywamy formami drgań krwi, jest tak samo unikalne jak linie papilarne? Wasi eksperci i inżynierowie na Ziemi, a także na innych planetach, próbowali i wciąż próbują stworzyć ciało ludzkie. Czy im się udało? Co do robotów, które zrobili, nawet najbardziej doskonały robot nie będzie niczym więcej niż wulgarną maszyną w porównaniu z ludzkim organizmem. Wróćmy z powrotem do krystalicznych drgań, form drgań krwi, które przed chwilą wspomniałam i które najlepiej jest opisać jako pewne drgania charakterystyczne dla krwi każdego człowieka. Nie mają one nic wspólnego z grupą krwi. Rozmaite sekty religijne na Ziemi wierzą w bezwzględnie, że odmowa transfuzji krwi jest czymś słusznym. Ich motywy wiążą się z ich naukami, własną interpretacją tych nauk, książkami zawierającymi ich nauki religijne, podczas gdy powinni przyjrzeć się prawdziwej przyczynie, którą jest konsekwencja wzajemnego wpływu form drgań różnych ludzi. Jeżeli transfuzja jest duża, to do pewnego stopnia drgania krwidawcy mogą mieć wpływ na odbiorcę poprzez pewien okres czasu, który jest zależny od objętości transfuzji. Oczywiście wpływ ten nigdy nie jest niebezpieczny. Po jakimś czasie, który nigdy nie przekracza miesiąca, drgania krwi odbiorcy dominują i nie pozostaje żaden ślad po drganiach krwidawcy. Nie należy zapomnieć, że krystaliczne drgania krwi są w znacznie większym stopniu cechami ciała fizjologicznego i fluidycznego niż cechami ciała fizycznego.
Myślę, że na tym etapie wystarczy, ale przede wszystkim chodziło mi, ja przeczytałem ten element o krwi, o zdrowiu, ale żeby pokazać Państwu, że te elementy się ze sobą łączą, że tak naprawdę nie ma jakichś takich ścisłych granic między jednym a drugim. I teraz w kontekście tego wszystkiego wrócę do kilku takich autorów, których publikacjami swego czasu się zaczytywałem. Edgar Cayce, o którym wspominałem, który tak naprawdę obudził mnie do pewnego rodzaju myślenia w aspekcie właśnie tego, że wszystko ma swój skutek i przyczynę. Że nie bierzemy się tak nie wiadomo skąd, że skądś przychodzimy, że czemuś służymy, że nasze życie ma wtedy wartość, jeżeli stwarzamy coś więcej, że jeżeli dajemy tak zwaną wartość dodaną do tego wszystkiego, co zostało już nam dane. Że tak naprawdę wszystko, co tworzymy, jest tylko nieudaną kopią tego, co już i tak jest w naturze. O tym pięknie mówi Anastazja. Ja myślę, że ci z Państwa, którzy dostali już ode mnie w plikach książki, przeczytali i zdają sobie z tego sprawę. Że my tak naprawdę, nawet ci, którzy żyją, powiedzmy sobie, w ciepłych krajach, żyje nad jeziorem, ma tak naprawdę wieczne wakacje. Ale jest nieszczęśliwy, bo ktoś mu wmówił, że tak jest źle, że niedobrze, że szczęście to jest mieć, nie wiem, Ferrari, chałupę za 1 000 000 złotych w wielkiej aglomeracji miejskiej. Milion to mało dzisiaj, tak? I cóż z tego? To są tylko nieudane kopie czegoś, co jest przemijające, czegoś, czego za chwilę nie będzie. Jakże często dla tych mrzonek, które zostały nam wmówione, że są wartością, my potrafimy niszczyć swoje własne życie, poświęcić je, niszczymy własne ciało, a ono kiedyś się upomni o to. I tak jak kiedyś, chyba wspominałem o tym, Cayce był normalnym nauczycielem, który kiedyś stracił głos, dużo gadał i kolega go spotkał gdzieś w barze, na kartce mu pisał, co się stało, zaproponował mu po weekendowym kursie hipnozy, że no on może spróbować mu pomóc. Postawił sobie diagnozę, zastosował to, co w diagnozie sobie postawił i po bardzo krótkim okresie czasu wrócił do zdrowia. Kiedy później ludzie do niego przychodzili, on już nie potrzebował hipnoterapeuty, po prostu sam wchodził w pewien trans, można powiedzieć, opuszczał, wchodził, no stawał się pewnym naczyniem, tak jak Kardec, nie Kardec, tylko Chico Xavier, tak on stawał się naczyniem dla głosu, który mówił przez niego, który przedstawiał się jako źródło. I kiedyś przyszła dziewczyna z potężnym problemem, gruźlicą kości, gruźlicą stawu biodrowego, potężne bóle dla tych, którzy nie wiedzą, której nic nie pomagało. I źródło mówi do niej, mogę ci pomóc, ale tylko w tym, aby zelżyć ból. Nie zmienię twojego losu, bo przyczyny twojego problemu są karmiczne. Kiedy następnym razem, intrygowana, bo zaciekawiona, dlaczego tak cierpi, przyszła, usłyszała, że w jednym z wcieleń była na dworze jednego z cesarzy rzymskich, uwielbiała igrzyska. Któregoś razu, siedząc bardzo blisko sceny, a blisko areny, widziała, jak lew, rozbiwszy uderzeniem łapy biodro kobiecie, bawił się nią, jak koty bawią się swoimi ofiarami. A ona w drugim ręku trzymała dziecko, które starała się ochronić, które starała się no, zasłonić swoim ciałem, a jedną z rąk się odpychając, w drugiej chowając dziecko. Kot ją przewracał. To był przyczynek dla radości tej kobiety. Także zobaczcie Państwo, jak subtelne przemyślenia wpływają również na to, co się z nami później dzieje. Ona tak naprawdę, można powiedzieć, nikomu nie zrobiła krzywdy, ale bawiła się z czegoś, co nie było zabawą. Czegoś, co powinno spowodować w niej coś więcej, tak? Jakieś głębsze przemyślenia. Jeżeli i tak naprawdę tych przykładów możemy dawać coraz więcej, jeszcze więcej, było i wiele osób z nas ma pewnego rodzaju
że tak powiem, zaszłości karmiczne, które do nas wracają. Dlatego umiejętność pogodzenia się z swoim losem. Ja podziwiam osoby, które są na przykład inwalidami, które pomimo swojego kalectwa potrafią cieszyć się i wytyczać sobie kolejne cele, które nie przesypiają życia, które mają marzenia i dążą do tych marzeń. Osoby, które pomimo problemów, jakie im narzucono, pokazują, co to znaczy mieć charakter. Które nie lubią, jak się im folguje tylko dlatego, że są ułomne. Które pokonują bariery. A ludzie rodzą się zdrowi, mają tak naprawdę potencjał, mają możliwości ogromne. Kwestia dokonania wyboru. A siedzą zgnuśniali z kieszeni, nosy opuszczone i twierdzą, że są nieszczęśliwi. Zastanówcie się Państwo, na jakich wibracjach pracujecie i w jakim kierunku zmierzacie, bo to, jakie myśli, jakie wibracje będą Wam towarzyszyły w momencie odejścia ze świata fizycznego, będzie bezpośrednio przekładało się na rzeczywistość, do której traficie po opuszczeniu ciała fizycznego. O tym pięknie pisze Anastazja, pokazując na przykładzie swoich przodków, którzy ginęli z rąk oprawców, którzy wmawiali im, że potrzebują ochrony, ale ginęli z uśmiechem na twarzy. Bo tak naprawdę nie masz się czego bać, bo żyjemy wiecznie. I sekret długowieczności polega, i sekrety długowieczności, to jest chyba największy sekret długowieczności, polega na tym, że tak naprawdę śmierci nie ma. I można powiedzieć, że życie w świecie fizycznym jest pewnego rodzaju formą iluzji. Bardzo spektakularną formą iluzji, bardzo przemawiającą do wyobraźni, ale jednak formą iluzji. Drodzy Państwo, zastanówcie się nad tym wszystkim. Ja mogę się mylić. Mogę kłamać. Mogę mieć jakiś interes w tym wszystkim. Na koniec powiem Wam tylko o jednej takiej książeczce bardzo cieniutkiej, która wywarła ogromny wpływ na moje życie. Ja ją przeczytałem pierwszy raz. To jest jedna z książeczek, którą czytałem kilka razy. Nie tylko dlatego, że jest cieniutka, ale dlatego, że jest w niej zawarta ogromna wiedza. Ja mam nadzieję, że kiedyś z tym coś zrobię. Ktoś mi ostatnio powiedział, że muszę skomercjalizować swoje działania. Jeżeli chcecie Państwo ten cel, który chcę zrealizować, wspomóc, to odzywajcie się na maila, macie do mnie namiary. Ja włączę może już teraz, w tym momencie, końcówkę, czyli tą moją tablicę pożegnalną. Wcześniej opowiem Państwu o tej pozycji. Moje reinkarnacje, jest to książeczka, która pokazuje życie kilku osób. Zaczyna się w ten sposób, jest to opowiadanie. Opowiadania najszybciej, najłatwiej trafiają do wyobraźni. Jest to opowiadanie o mężczyźnie, który w dzieciństwie zakochał się w koleżance, z którą bawił się, można powiedzieć, w piaskownicy. Z tym, że on pochodził z bardzo bogatej rodziny, jego ojciec był bogatym kupcem, a ta dziewczynka była bardzo biedną dziewczynką. No, jej mama była chyba służącą w domu u ojca. Ale się pokochali. Obiecali sobie miłość. Obiecali sobie, że będą razem. Kiedy on podrósł, ojciec wysłał go do szkół. Po całym świecie jeździł. Naprawdę zdobył sporo wiedzy. Przebywając na różnych uczelniach. Ojciec szykował go jako następcę swojego interesu, swojego biznesu. I kiedy wrócił, tak trochę nieswojo mu było przywitać się z tą swoją koleżanką, bo ojciec przewidział dla niego inną kobietę za żonę. Była to córka jego przyjaciela, z którym robił interesy, piękna co prawda dziewczyna, ale znowuż on do niej nic nie czuł. Nie było tych wibracji. Ale ojciec mu powiedział, że jeżeli nie ożeni się z nią, tą wskazaną przez niego, to on go po prostu wydziedziczy. Chłopak szukał różnych dziwnych argumentów na to, by wymigać się z tego układu, który kiedyś tam zawarł z dziewczyną, będąc dzieckiem. Zamiast powiedzieć otwarcie i szczerze, ale czy to by coś zmieniło? Nie wiem. W każdym bądź razie
unikał tej swojej prawdziwej miłości, w końcu o niej zapomniał, ożenił się rzeczywiście z córką przyjaciela ojca, ale była to kobieta, która była przyzwyczajona do lekkiego życia, do łatwego życia. Kobieta, która lubiła wystawne imprezy, huczne życie, imprezy, alkohol. I póki były pieniądze, wszystko fajnie szło, ale w pewnym momencie pieniądze się skończyły. Ja oczywiście skracam pewne rzeczy, żeby tutaj Państwa nie zanudzić, bo to może być dzisiaj bardzo długi program. Chodzi o ideę. Kiedy pieniądze się skończyły, a jego ojciec już nie żył, a jeszcze tam po drodze trafił się pewnego rodzaju problem na rynku, stracił trochę kasy, no trzeba było zrezygnować z wystawnego życia. No ale żona nie chciała i wpadła na pomysł, żeby spieniężyć majątek jej ojca. No z tym, że był problem. Ojciec jeszcze żył, a do podziału był jeszcze młodszy brat. No tak kombinowała, że ojca otruła. A brata młodszego wysłała razem ze swoim mężem na jakimś starym, spróchniałym okręcie w morze. No niedługo trzeba było czekać na wiadomość, iż w trakcie sztormu okręt się zatopił wraz z całą załogą. W każdym bądź razie były pieniądze, można było balować dalej. I znowu balowała. Mąż jej nie był w stanie oprzeć się jej wdziękom. Nie był na tyle męski, żeby powiedzieć dość. Nie potrafił się przeciwstawić. I kiedy się skończyła już zupełnie kasa, trzeba było sprzedać majątek, przenieśli się do małego mieszkanka na poddaszu, z tym, że ona tam już z nim nie mieszkała. Towarzystwo, w którym lubiła przebywać, sponsorowało jej dalsze imprezy, więc ona bawiła się dalej. Znowuż mąż zrozpaczony postanowił się zabić. I kiedy powziął już tą decyzję, wychodząc ze swojego mieszkania, o dziwo w tych drzwiach stanęła jego miłość z dzieciństwa. Schorowana dziewczyna, która będąc nauczycielką, chorowała na gruźlicę, tak jakby go chciała odwieść od zamiaru zrobienia sobie krzywdy. Ale kiedy ją zobaczył, wyrzuty sumienia nie dały mu spokoju, wręcz nawet nie chciał na nią patrzeć i przepchnąwszy ją w tych drzwiach, wybiegł, rzucił się z mostu. I kiedy się obudził, wydawało mu się, że nie udało mu się zrobić sobie krzywdy. Wydawało mu się, że jest w szpitalu, że tak naprawdę za chwilę wróci do domu. I kiedy już doszedł do siebie, opiekun, lekarz, który się nim zajmował, mówi, chodź, zaprowadzę cię do domu. Był święcie przekonany, że zaprowadzi go do tego domu na poddaszu. Ale ku jego zdziwieniu trafił w taką okolicę, której w ogóle nigdy wcześniej nie widział. Gdzie ludzie mieszkali w takich jakichś domkach, na łonie natury, chodził do jakiejś uczelni, uczył się, zdziwiony, że w jego wieku jeszcze ma się czegoś uczyć. Ale któregoś razu, kiedy tak pobierał te nauki, było tam miło, przyjemnie, więc no, spodobało mu się szybko. Któregoś razu ten jego opiekun się pojawił, mówi, słuchaj, jest pewna rzecz, którą musisz przepracować, do której musisz wrócić. Zaprowadził go do tego szpitala, w którym był na początku. Okazało się, że na łożu leży jego stara znajoma, jego żona. O dziwo, jego żona widziała tylko jego. Nie widziała nikogo innego, tylko jego. I kiedy go tylko dostrzegła, mówi, kochany mój, idziemy do domu. Wstała na równe nogi i wyszli z tego szpitala. Ale co ciekawe, nie ciągnęła go w kierunku, z którego on przyszedł. Ciągnęła go w jakimś takim kierunku, gdzie krajobraz zaczynał bardzo się mu nie podobać. Natury już prawie nie było. Wyglądało to jak troszeczkę nasz Dolny Śląsk, zwłaszcza te kopalnie odkrywkowe i te różne hałdy, różnego rodzaju opary i tak dalej. No, coraz bardziej mu się to nie podobało. Nie chciał tam iść, ale nie potrafił się znowu jej przeciwstawić. Kiedy trafili w taką okolicę, gdzie już w ogóle były tylko mgły, jakaś wielka dziura w ziemi, ona mówi, tam jest nasz dom. On mówi, nie. Ona chciała tam go z sobą zabrać.
I to był moment, kiedy on w końcu wyrwał jej się z ujęcia. Ona po prostu tam wskoczyła. No i wrócił tą samą drogą do tego miejsca, w którym wcześniej był. Dalej pobierał nauki i po jakimś czasie ten opiekun mówi: słuchaj, ale ty nie odpracowałeś tego, co miałeś odpracować. Musimy wrócić. I chcąc nie chcąc z opiekunem trafił z powrotem w tą okolicę, gdzie ostatni raz widział żonę. Tym razem ten opiekun pomógł mu zejść do tej, można powiedzieć, dziury w ziemi. I tam był obraz zaiste bardzo dziwny, bo to była bardzo jakaś wielka pieczara, wypełniona różnego rodzaju mniejszymi szczelinami, w których mieszkali różni ludzie. Brudni. Atmosfera była niezbyt ciekawa, opary jakieś takie też niezbyt miłe. W każdym bądź razie trafili do takiej szczeliny, w której zobaczył swoją małżonkę. I ten opiekun mówi do niego: słuchaj, musisz jej pomóc. Ale nie powiedział jak. Musisz z nią zostać. Ty ponosisz odpowiedzialność za to, że ona tutaj jest. I się oddalił. Ten był tak wkurzony. No wyobraźcie sobie teraz, drodzy Państwo, że jecie w najlepszych restauracjach, w hotelach sześciogwiazdkowych, a nagle dostajecie w łeb i jesteście zmuszeni tak naprawdę. Bary mleczne to już luksus w takim układzie. Robić sobie sami jedzenie, kichić kapustę na zimę. Nie jeden by się cieszył, że je to, co naturalne i zdrowe. A nie jeden nie wyobrażałby sobie możliwości zejścia na tak niski poziom. Zobaczcie, drodzy Państwo, co to znaczy niski poziom. Kwestia interpretacji i podejścia, ale nieważne. Ona bardzo dużo spała. Można powiedzieć, że jeżeli doba ma 24 godziny, to ona spała 22 na 24. Nie mając co robić, jemu spać się tak nie chciało, więc on sprzątał, przygotowywał strawę. Żona niezbyt ciekawie wyglądała, bo do połowy była naga, brudna bardzo. On ją obmywał, ale o dziwo, nie wiadomo dlaczego, była cały czas brudna. I któregoś razu, kiedy już taki wkurzony do maksimum, bo nie umiał się sam wydostać z tej szczeliny, przyprowadził go opiekun, więc on mu pomógł, a sam nie potrafił. Taki wkurzony na cały świat, zły na wszystko, co tylko może być, tylko oczywiście nie na siebie. Patrzy, a na ścianie tej jaskini tak jakby mu się zaczął film wyświetlać. I na tym filmie było pokazane, jak gdzieś w czasach średniowiecza, przy małym zameczku, tabor cyganów rozbił sobie obozowisko. Jak to cyganie. Ognisko, zabawa, śpiewy, tańce. Podjechało kilku młodzieńców z zamku, w tym panicz, syn właściciela tego zamku. Bawili się z cyganami. Wśród cygan była piękna, kruczowłosa dziewczyna. Wpadła w oko paniczowi. On jej również. W tamtych czasach nikt nikomu oświadczeń nie składał. Niewiele myśląc, młodzieniec porwał dziewczynę na koń i uciekł ze swoją drużyną. Cyganie go nie dogonili na tych małych swoich konikach. Zamknęli się w zamku. Ona była szczęśliwa, bo myślała, że on ją kocha, a on po prostu jej używał. W momencie, kiedy zaszła w ciążę, chciał ją oddać drużbie na swoim kolegom na używanie. Ponieważ przez ten czas, kiedy była na zamku, dała się poznać jako dobra kobieta, ktoś jej pomógł i w nocy uciekła z tego zamku. Kiedy tak oglądał tą całą scenerię, oglądał, zdał sobie sprawę, poczuł, że ta kobieta to jego żona, a ten panicz to on. I kiedy to zrozumiał, rozpłakał się. Kiedy tak płakał, obudziła się jego żona i mówi: czemu płaczesz? Opowiedział jej całą historię, opowiedział jej, co zrozumiał. Zaczął ją bardzo przepraszać. Na początku ją przepraszał, w trakcie ją przepraszał, na samym końcu ją przepraszał. Ona zdziwiona, jak to? I powiedział jej to, co zrozumiał, że zrobił jej wielką krzywdę, że to przez niego ona odgrywała się później na nim. I kiedy
To do niej dotarło. Przejrzała na oczy, nie wiadomo dlaczego, ale zdała sobie w końcu sprawę z tego, gdzie się znajduje. Zobaczyła, jaka jest brudna. Zapragnęła się umyć. Zapragnęła się ubrać. Jej świadomość się zmieniła i poprosiła, żeby przyszedł do nich ten ktoś, bo chciała stąd wyjść. Ten jej mąż mówi, nie potrafię nas stąd wydostać. A mówi, ale tu był z tobą ktoś, zawołaj go. Kiedy tylko o tym pomyślał, opiekun się pojawił. Wyszli z tego miejsca i on trafił z powrotem na swoją uczelnię, ona w inne miejsce. I kiedy tak przez pewien czas przebywali, tutaj odsyłam Państwa do tego filmu, Nasz Dom, tutaj po raz kolejny pokazuję plik, i tam jest pokazane, takich naszych domów jest wiele, naprawdę wiele, w zależności od tego, jaka mentalność jest różnych osób. W każdym bądź razie ona przebywała, można powiedzieć, w innym miejscu tego przeogromnego naszego domu, on w innym, ale tam na pewnym etapie, akurat w naszym domu jest to pokazane jako ministerstwo. Ministerstwo, powiedzmy, reinkarnacji, ja nie pamiętam dokładnej nazwy. I... zapragnął znowu pojawić się na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że w warunkach trudnej, bardzo grubej materii fizycznej cokolwiek osiągamy, jest nam to trudniej zrobić, ale cokolwiek osiągamy ma znaczenie, można powiedzieć, tak w cudzysłowie, delikatnie mówiąc, dziesięciokrotnie większe, aniżeli w innych wymiarach. To jest tak... Inaczej mówiąc, że jakbyśmy w innych wymiarach musieli wykonać większy wysiłek, żeby wznieść się na wyższy poziom rozwoju duchowego. Świat fizyczny, nasz świat fizyczny zwłaszcza, jest o tyle ciekawy, że tu mamy ogromną różnorodność. To my swoją postawą, to my swoimi decyzjami dokonujemy wyborów. Ale mniejsza o to. W każdym bądź razie on urodził się w rodzinie, w której... Jego ojciec był drwalem, jego matka była nauczycielką z bogatej rodziny, która nie zawahała się dla miłości zrezygnować z majątku. Mieszkała ze swoim mężem w lesie, mieli starszego syna, po paru ładnych latach urodziła się im córeczka. Syn już miał kilkanaście lat, zaczął pracować jako pomoc u jednego z posiadaczy ziemskich. Był bardzo pracowity, cokolwiek zarobił, dawał rodzicom. W momencie, kiedy już był nastolatkiem, ten właściciel docenił jego pracę. Dał mu trochę ziemi, którą pozwolił wykupić, w zamian za to, że stał się jego takim jakby ekonomem. Był bardzo spokojny, nigdzie nie chodził, miał wuja, który go bardzo lubił. Któregoś razu ten wuj zaprowadził go, namówił go w ogóle, żeby pójść do cyrku. I w tym cyrku dostrzegł na trapezie piękną kobietę, urzekła go. Już nie mówiąc wujowi o tym, jeździł za cyrkiem tam, gdzie on występował i za każdym razem po spektaklu szedł i dawał kwiaty tejże artystce. Oświadczając się jej zarazem, w końcu serce jej zmiękło, wyszła za niego. Ale jak wyszła i zobaczyła, gdzie ma mieszkać, namawiała go z całych sił, żeby sprzedał to, co ma i żeby pojechali do miasta, bo w mieście jest lepsze życie, bo w mieście są atrakcje, bo w mieście są rozrywki. On się nie ugiął, więc ona któregoś razu poznała zasobnego w kasę gościa w starszym wieku i po prostu wyjechała. Został sam. Co ciekawe, w momencie, kiedy przez paręnaście miesięcy był razem z żoną, jego wuj go nie odwiedzał. Nie wiedzieć, dlaczego nie lubił jej. Kiedy ona wyjechała, wuj zaczął odwiedzać. Przyjeżdżał w to okolice młody artysta, który malował piękne pejzaże, który zatrzymywał się u niego. W międzyczasie zmarli jego rodzice, i jego siostra, która miała ten domek pod lasem, była też sama, mieszkała razem z nimi, razem z nim. Ona zajmowała się domem, on pracował dalej jako ekonom na tych posiadłościach ziemskich. I tak żyli sobie szczęśliwie, aż któregoś razu, po paru latach, ktoś puka do drzwi. W drzwiach stoi schorowana, zniszczona jego żona. Wujo... mówi, nie przyjmuj jej, nie zasługuje na twoją miłość. Siostra mówi, tyle krzywdy ci zrobiła.
pogoń ją. A on mówi nie. Wpuścił do domu. Oczywiście od tamtej pory wuj przestał przychodzić. Siostra wyprowadziła się do swojego domu po rodzicach. A on przez ładnych parę miesięcy troszczył się o swoją żonę, która zmarła w stosunkowo szybkim czasie. On dotrwał, przeżył swoje życie tak jak i wcześniej, sam, w bezpośrednim kontakcie z naturą i kiedy zmarł, trafił do tego przysłowiowego naszego domu, na spotkanie wyszła mu piękna, świetlista istota. Nie poznał jej na początku, ale po dłuższej chwili ona mu sama się przedstawiła. Kiedy rozpoznał jej rysy, dostrzegł w niej swoją żonę, która powiedziała do niego, że jest mu tak niezmiernie wdzięczna za to, co zrobił, bo dzięki temu, co zrobił, ona dzisiaj jest tą istotą, jaką na takim poziomie, na jakim jest, bo ona dzięki temu zrozumiała, czym jest prawdziwa miłość. I w ogóle nie miałaby pretensji, gdyby ją wtedy wygnał, bo wiedziała, że na to zasłużyła. Ale gdyby ją wtedy wygnał, to jej udziałem stałoby się życie jeszcze gorsze niż to, które widział wtedy, kiedy ją widział w pieczarze, gdzieś w głębinach, w czeluściach ziemi. Jej wdzięczność była tak ogromna, że ona postanowiła w następnym wcieleniu oddać mu tą miłość jako jego matka. Kiedy mu opowiedziała historię z ich pierwszego spotkania, drugiego spotkania, w jego głowie zrodziło się szereg pytań i zadał między innymi pytanie: słuchaj, a gdzie jest nasz syn? Gdzie jest nasz syn? Ten, który, z którym uciekłaś? Ten, którego ja nie przyjąłem jako swojego? Ona mówi, nasz syn to był mój brat, którego wysłaliśmy w podróż okrętem, by się utopił. A w twoim ostatnim życiu to był ten malarz, który przychodził i u ciebie nocował. A kim był wuj? Dlaczego wuj tak cię bardzo nie lubił? A wuj w poprzednim wcieleniu był moim ojcem, którego otrułam. A moja siostra? A twoja siostra to była twoja miłość z poprzedniego wcielenia. Drodzy Państwo, to nie znaczy, że tak musi być. Mam ogromną wolę i pragnienie przełożenia tej opowieści na scenariusz i nakręcenie filmu. Jeżeli są tacy, którzy tego słuchają, a będą chcieli pomóc tą ideę zrealizować, to zapraszam do współpracy. Macie Państwo tutaj maile do mnie. Ja myślę, że niezależnie od tego, kto będzie chciał coś fajnego stworzyć jako wartość dodaną, ja myślę, że ludzkość już jest gotowa na to, żeby taki obraz pojawił się w postaci filmu. Ostatnio Atlas Chmur oddaje pewnego rodzaju ideę, ale nie do końca. Myślę, że tutaj trzeba czegoś więcej. Ludzie są już na to gotowi. Zobaczymy. Jeżeli jest ten czas, to myślę, że ten film znajdzie swoje mocne miejsce w świadomości ludzi, bo o to tak naprawdę chodzi. A na koniec powiem Państwu tylko taką historię a propos tego wszystkiego. Nie można się obrażać na Boga, bo to tak jakbyśmy się obrażali na samych siebie. Historię o sytuacji, w której po chmurkach skakała duszyczka. Ja kiedyś to opowiadałem, ale teraz powiem taką krótszą wersję. Przechodził Pan Bóg i pyta się, ta duszyczka krzyczała, tak skakała i krzyczała, jestem aniołem. Przechodził Pan Bóg i się pyta, no widzę, że wiesz, kim jesteś, a powiedz mi, co to znaczy. A ta duszyczka tak myśli i mówi, nie wiem. A Stwórca mówi, wiesz co, to ja zawołam takie trzy stare dusze, które wiedzą dokładnie, co to znaczy, no ci to wytłumaczą. Tak, tak, ja chcę. Pan Bóg się oddalił, te trzy stare dusze tak tłumaczą, rozumiesz? Nie. Tłumaczą, rozumiesz? Nie. No, stare dusze cierpliwe, tak? Więc dalej tłumaczą. I tak enty raz. W pewnym momencie jedna z tych starych dusz po prostu zamilkła i tylko się przygląda tej całej sytuacji i przysłuchuje i myśli. I w końcu mówi tak, wiesz co? Co my będziemy ci opowiadać?
Jest takie fajne powiedzenie: słyszałeś, zapomnisz, widziałeś, zapamiętasz, doświadczysz, zrozumiesz. I jest takie miejsce, gdzie ty tego możesz doświadczyć. Bardzo szybko zrozumiesz, co to znaczy być aniołem. I my możemy cię w to miejsce zabrać. Tok, tok, ja chcę, przerwała ta mała, młoda dusza. A on mówi: hola, spokojnie. My możemy cię tam zabrać, ale cię nie zabierzemy, jeżeli nie zdeklarujesz się, że spełnisz jeden, jedyny warunek. Tak, tak, ja go spełnię. Poczekaj, ale żebyś mogła go spełnić, ty musisz wiedzieć, o co chodzi. Warunek polega na tym, bo my pójdziemy tam z tobą, my dla ciebie wcielimy się, wejdziemy w takie postacie, które być może nie są dla nas miłe i nie odpowiadają naszym poziomom wibracji. Ale my to zrobimy dla ciebie, żebyś ty zrozumiała, co to znaczy być aniołem. I jeżeli ty tam już to zrozumiesz i przyjdziesz tu, gdzie my teraz jesteśmy, i zobaczysz, że nas nie ma, a na pewno przypomnisz sobie całą naszą rozmowę i tą sytuację. Warunek polega na tym: wróć po nas. Zapomniałyśmy, kim jesteśmy. Na koniec powiem Państwu tylko tyle, że anioł to jest słowo umowne. Owocnych przemyśleń i zapraszam na kolejny program. Do usłyszenia i do zobaczenia.